Jeżeli ty w następnym sezonie chcesz zdobyć karnet bojowy totalnie za darmo, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię wam kilka nowości świata Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat sezonu drugiego w rozdziale 4 Fortnite'a, porozmawiamy sobie na temat nowych teaserów, na temat karnetu bojowego i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnych z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy będziecie coś kupowali w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić wraz z moim kodem, czyli HexoCode, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma takowy kodzik wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku myślę, że dobra informacja, a najdokładniej błąd z tym, że jeżeli graliście sobie na komputerze i w pewnym momencie mogliście po prostu zostać wyrzuceni z gry, został, no, naprawiony. Generalnie było to dość dziwne, ponieważ tak nagle Fortnite wam się wyłączył, tak jakbyście na przykład kliknęli sobie Alt F4, ale no generalnie no, zostało to na szczęście naprawione. Generalnie no to teraz przechodzimy sobie dalej, ponieważ po ostatniej aktualizacji poznaliśmy, że tak powiem, co czeka nas w troszeczkę fabule i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie, moi drodzy, no to jak wiemy, na mapie znajduje się coś zwanego też Rift Gate, czyli po prostu taki portal. No i generalnie, moi drodzy, no to ten portal przez następny czas będzie przechodził przez dość ciekawe etapy i niestety, ale muszę was zmartwić, ponieważ na samym końcu, no ten po prostu zostanie zniszczony. I tak będzie dokładnie wyglądał po tym, jak zostanie zniszczony. No i generalnie, moi drodzy, no to kiedy ten portal zostanie zniszczony, to na właśnie niebie ma pojawić się wielka szczelina, którą teraz widzicie na ekranie i generalnie nie wiadomo dokładnie, o co z tą szczeliną chodzi, ale no jest na przykład taka spekulacja, że ta ma nas wprowadzić w sezon drugi, albo po prostu ta będzie przywracała coś na wyspę. Nie mam absolutnie pojęcia, ale wydaje mi się, że fabuła w sumie w następnym sezonie będzie naprawdę, ale to naprawdę bardzo ciekawa. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do właśnie czegoś, co w sumie też ostatnio zostało dodane, czyli po prostu zadania szyfru. Generalnie po wykonaniu danych zadań szyfru, nadzwyczajnie w świecie otrzymujemy właśnie dialogi audio, i kiedy je podłożymy pod tak zwany spektrogram, to te pokazują nam naprawdę bardzo ciekawe obrazki. Na jednym z takowych obrazków na przykład widzimy coś takiego. Nie wiadomo dokładnie, o co tutaj chodzi, ale rzeczywiście coś takiego jest. Następnie mamy takie oto dziwne logo, które najprawdopodobniej będzie jakimś sztandarem, bądź też jakąś nową organizacją w kolejnym sezonie. I na samym końcu mamy takiego dość ciekawego kwiatka. I co ciekawe, no to gracze zaczęli go porównywać do skina z ankiety, którego teraz widzicie na ekranie. I możliwe, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, ale jeszcze w tym filmie przejdziemy sobie do karnetu bojowego nadchodzącego sezonu, bo jest naprawdę bardzo wiele ciekawych informacji. Generalnie no to wiemy, że w następnym sezonie ma wreszcie zostać wydany tryb kreatywny 2.0 i poznaliśmy mniej więcej, jak będzie wyglądało lobby właśnie takowego trybu i teraz widzicie je na ekranie. Wygląda ono tak w sumie dość futurystycznie i naprawdę to można by powiedzieć, że przyzwoicie. Także doczekamy i miejmy nadzieję, że Epic Games po raz kolejny tego po prostu, no, że tak powiem, nie przełoży. Generalnie jeżeli chodzi jeszcze o fabułę, to mamy naprawdę wiele ciekawych rzeczy, które się w sumie wydarzy i w sumie to tak naprawdę co dzieje się w ogóle w fabule. Więc generalnie, moi drodzy, wiemy, że Rift Gate zostanie zniszczony, następnie Amy, czyli właśnie postać, która też gra całkiem niezłą rolę, poleciała po prostu, że tak powiem, uratować naukowca i po prostu ta stworzyła sobie, że tak powiem, robota i w ciele tego robota poleciała szukać naukowca. Następnie, moi drodzy, mamy to, że nicość po prostu, że tak powiem, tworzy taką złą siódemkę. Generalnie dowiedzieliśmy się, że właśnie bezkształtny ziomeczek to jest tak zwany Geno i to taki już dosłownie oficjalny i wiemy, moi drodzy, że właśnie najprawdopodobniej bossem Eevee jest po prostu tak zwany człowiek jaszczurka. Więc na samym początku, moi drodzy, bezkształtny człowiek. Kim jest? No i generalnie możemy się dowiedzieć z zadań obecnego sezonu, że ktoś taki istnieje, ale otrzymaliśmy ostatnio potwierdzenie, że definitywnie jest to po prostu Geno, a postać w obecnym karnecie bojowym to jest po prostu jedna z jego kopii, ponieważ w punkcie zerowym coś takiego istnieje i dlatego ten ziomeczek po prostu nazywa się Wieczny, a nie właśnie Geno. Następnie, moi drodzy, mamy właśnie Eevee. I tak, generalnie takowa należy do dość ciekawego, można by powiedzieć, ugrupowania, a najdokładniej Syndykat Pokoju. I tak naprawdę to w sumie za dużo się z tym wszystkim nie działo, z tym całym, można by powiedzieć, że ugrupowaniem, ale generalnie no to możemy się spodziewać, że w następnym sezonie, czyli sezonem się drugim, po prostu coś dowiemy się właśnie więcej na ten temat. No i generalnie kim jest właśnie Człowiek Jaszczurka? No i tak, jest to właśnie sekretny skin z tak zwanych zadań szyfru i wiemy z chociażby ankiety, że ten skin będzie wyglądał tak, jak teraz widzicie na ekranie.
I co jest w tym wszystkim, moi drodzy, najlepsze, to dostaliśmy potwierdzenie, że ten skin ma pojawić się właśnie w następnym karnecie bojowym, jak i przy okazji w następnym karnecie bojowym ma pojawić się nowa wersja właśnie skina Drifta. Także, no, brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. No i tym samym sposobem, no, poznaliśmy dwa skiny z nadchodzącego karnetu bojowego, ale to jeszcze, moi drodzy, nie jest wszystko, ze względu na to, że poznaliśmy jeszcze jednego skina, do którego zaraz sobie przejdziemy, lecz możemy się spodziewać tego, że tak zwany po prostu klan właśnie lisów, no, nadzwyczajniej w świecie powróci w następnym sezonie i najprawdopodobniej otrzymamy jakąś całą miejscówkę właśnie związaną z tym wszystkim. Także tak, dzieje się naprawdę wiele i możemy się spodziewać tego, że następny sezon będzie naprawdę, ale to naprawdę miał w sobie bardzo wiele rzeczy. I skin właśnie w nowej wersji Drifta, o którym mówiłem nieco wcześniej, może wyglądać tak, jak teraz widzicie na ekranie. Osobiście ta wersja wygląda też całkiem przyzwoicie, lecz generalnie otrzymaliśmy dość ciekawy wpis na temat właśnie nadchodzącego sezonu drugiego od właśnie, no, najpopularniejszych leakerów, czyli Shiny, jak i również Hypexa, i generalnie no to ci w dwójkę napisali, że mogą potwierdzić to, że następnym sekretnym skinem w następnym karnecie bojowym będzie tak zwany Eren Jaeger i nie mam pojęcia w sumie nawet kto to jest, ale jak się okazuje, jest to jakaś postać z właśnie Attack on Titan. Czyli możemy się spodziewać, że w następnym karnecie bojowym po raz kolejny będziemy mieli właśnie kolaborację z jakimś po prostu, że tak powiem, anime. No wydaje mi się, że naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. No i generalnie ja się na tym wszystkim jakoś szczególnie nie znam, ale no nie wiemy tak naprawdę, czy jest to w 100% potwierdzone, lecz to nie oszukujmy się, skoro piszą to najwięksi leakerzy, to możemy się spodziewać, że rzeczywiście tak będzie. Generalnie no to poznaliśmy w takim bądź razie trzy skiny z karnetu bojowego, z czego jednym z nich będzie sekretny skin. No ale generalnie, no to oczywiście zostaje jeszcze masa innych skinów, więc zobaczymy, co, że tak powiem, Epic Games dla nas przygotuje. Ja osobiście cały czas czekam, aż wreszcie dostaniemy jakąś informację na temat Milesa Moralesa, czyli po prostu właśnie Spidermana, który już też ma się pojawić naprawdę bardzo długi czas. No bo nie oszukujmy się, no w obecnym rozdziale bardzo wiele razy były aktualizowane jego po prostu mityczne bronie i tak dalej, i tak dalej, i to chwilowo tak naprawdę wszystko, że tak powiem, przepadło. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie i czy rzeczywiście to się sprawdzi, ale osobiście no liczyłbym na to, że tak, no ponieważ to najwięksi leakerzy raczej nie robiliby nas po prostu w jakiegoś trolla, nie trollowaliby nas, czy coś takiego. Także rzeczywiście coś takiego po prostu nadchodzi do gry. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Generalnie sezon drugi zapowiada się naprawdę ciekawie i z dnia na dzień mamy coraz więcej informacji. Więc oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z nadchodzącym sezonem, to zasubskrybujcie takowy kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. A jeżeli wy chcecie mnie wesprzeć w sklepie z przedmiotami, to możecie użyć kodu HEXOKOD. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma takowy kodzik wpisany. No a tymczasem się po prostu z wami żegnam, bo to tak naprawdę tyle. Dzieje się naprawdę wiele i myślę, że przedstawiłem wam wiele ciekawych informacji. Pewnie jeszcze będzie jakieś podsumowanie takowych, ale no, na razie trzeba poczekać, no bo dosłownie poznaliśmy już trzy skiny z karnetu bojowego, co jest w sumie dość ciekawe, jak i też w sumie dość dziwne, ale zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy, cała fabuła, cały karnet, wszystko, także tak to mniej więcej wygląda. Ja byłem Hexo, dzięki wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnych materiałach.